Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność gościć Państwa w Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Sense, gdzie słuchacze studiów podyplomowych na kierunku integracji sensorycznej na uczelni Collegium Balticum odbywają swoje zajęcia praktyczne. Dzięki temu, że nasze sale są świetnie wyposażone w nowoczesny, certyfikowany sprzęt do terapii metodą integracji sensorycznej, nasi studenci mają możliwość nabywania umiejętności korzystania z tego sprzętu, jak również prowadzenia terapii oraz diagnozy metodą integracji sensorycznej. W bieżącym roku wszyscy studenci na kierunku integracji sensorycznej w Collegium Balticum będą mieli możliwość realizowania praktyk właśnie w Centrum Terapii Sense. Będzie to 180 godzin praktyk. Dodatkowo wszyscy studenci będą mogli realizować zajęcia praktyczne na laboratoriach. Będzie to 190 godzin zajęć właśnie w salach sensorycznych naszego centrum. Dobrze wiemy, że miarą efektywności terapii integracji sensorycznej jest między innymi dobrze postawiona diagnoza. Dlatego kładziemy szczególny nacisk, aby nauczyć Państwa, jak wykonać ją rzetelnie i profesjonalnie. Niezbędne do tego jest poznanie standaryzowanych narzędzi klinicznych, takich jak obserwacja kliniczna oraz standaryzowane testy. Między innymi będą to testy południowo-kalifornijskie, ale również testy SIPT. Kolejną nowością na naszym kierunku studiów integracji sensorycznej Collegium Balticum jest rozszerzenie programu o zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu terapii ręki. Dzięki czemu kończąc nasze studia będziecie Państwo również mogli prowadzić zajęcia z zakresu terapii ręki. Absolwenci naszych studiów podyplomowych z powodzeniem otwierają i prowadzą terapię w swoich prywatnych gabinetach sensorycznych, jak również pracują w placówkach oświatowych, między innymi również w naszym centrum. Gorąco polecam i zachęcam Państwa do wyboru studiów z zakresu integracji sensorycznej właśnie na Collegium Balticum.